I Pompatin w tym momencie będzie chciała kreować jakieś większe przewagi, ponieważ Sinmiwak, okej, okay, była mu uwaga poświęcona raz przez Brunesa. Dolna aleja, tutaj proszę zagranie. Dośni. Oj tak, Sinmiwak odważnie, idziemy po pierwszą krew na EU Masters, a zgarnie ją młody Czajkowski. 400 sztuk złota dla niego, świetna robota i Tibor tutaj flaszuje, próbuje jakoś uratować sytuację i do końca mu to kombo wyszło. Również opieszały bardzo tutaj teleport. On już tylko się pojawi, popuka bardziej wytrzymałych herosów, zwłaszcza przeciwko magicznym obrażeniom, a tutaj była Nidali, była Kasiopeja. Natomiast nie zatrzymujemy się, idziemy za kolejnym ciosem. Czy ogramy tutaj Keeper Verdict? Nie do końca nie było o tym mowy, chociaż nadal czaimy się. Brunet spotka się z pokusem, nadając czymś, jakim nie ma chcieć do czynienia. Patrz na to, jednak bardzo brutalnie tu forsuje fokus, znajduje eliminację. Brunet wyczyszczony, to było lecz, przede wszystkim Pompatin musi rozważyć, czy chcą walczyć, czy nie. Bo jak nie, to muszą stąd zbierać, to szybko. Trochę się rozdzieli i to nie wygląda dobrze, zwłaszcza, że Defres wyłapany kompletnie poza pozycją. I nie wiem, czy to był zespół dobrych decyzji, tym bardziej, że Galio idzie do przodu. Świetnie tutaj Czajek blokuje rywala, lecz stun został i tak ułożony. Mimo to nie przejmuję się tym, bo mają renektora z przodu. Ten Sinmiwak jest niewystarczająco wytrzymały. I dwa trupy już dla tego nafidowanego Gravesa. 4-0 ostatecznie. Czy znajdą jeszcze jakieś eliminacje? Nie, Pompatin się wycofuje, ale zapłaciliśmy za ten błąd. I to gorzko. Wow, Pompatin pogubiła się na tej rotacji i może być jeszcze gorzej, ponieważ Czajek został wyłapany. Koniec serii dla Tibora. I wszystko posypało się jak domek z kart. Nie podoba mi się Vitality oraz także Fage, więc on jest najpotężniejszym rywalem. Oj, dobra ściana. Trochę nas przedzieli Sinmiwak. Daleko od swojej drużyny Popis korzysta z tej ściany. Mimo to Krokodyl się wpija w rywali. Czy jest smite? No jest smite od Perki, to było bardzo ważne. Co prawda tracimy tutaj zawodników. Galio nie pozwala podejść bliżej Czajkowi. To wciąż najważniejsze. Wzięliśmy smoka. Tylko żeby nie zginęli tutaj wszyscy zawodnicy. Nie możemy oddać na szorach chwilę później. Czajek dostanie błogosławień spod Tarika. Ten stunuje dwie osoby. Perka, bardzo dobry teamfight. I dzięki temu przetrwamy. Defres, uciekaj. Poppy będzie się rozpędzać. Steadfast Present, mam nadzieję, że na cooldownie. Na razie przytrzymuje, spowalnia, pogonić dalej nie może. Przetrwaliśmy, to najważniejsze. Próbujemy odwracać, nie wiem, czy jestem tego pewien. Pyrka trochę przesadził, flash zmarnowany, Senna obija. Po prostu nie są w stanie przeciwników po prostu wymazać z mapy. Grave z prawej, trochę niebezpieczna pozycja. Widzimy, że się rozdzielamy. Sinmiwak nie dostał żadnego wsparcia. Pyrka oddzielony. Drużyny Czajek z bohaterskim zagraniem wybite przez Poppy. Czy znajdziemy eliminację? Niestety nie. Mimo heroicznych wyczynów tutaj Mateusza, to przewaga liczebna robi swoje dla 5K. Piękna prowokacja strony Paterka. Czajek po prostu musi odpuścić, chociaż nie. Defles się odpala. 3 drupy z tej włóczni. Co się dzieje? Ten koleś na EU Masters jest niepokonany. Każdy by to zrobił. Czajek, trzeba docenić Deflesa. To nie było oczywiste zagranie, ale niestety. Musimy dożyć ultimate, no albo stety, że mamy Kalistę, bo Pyrka w innej sytuacji byłby martwy. Popatrz. Sinmiwak gdzieś tam z drugiej strony, czeka nas zielone światło od drużyny. Popieras jeszcze nas trochę rozdzieliła, złapana jednak przez stun, wszyscy wpadamy w jej pułapkę. Tego nie pożądaliśmy w żaden sposób. Sinmiwak powoli traci ultimate, czy będzie się przenosił sadzonką? Tak jest, podejście na drugą nóżkę, lecz wbity w ścianę, to było samobójstwo. Chyba to nie była pożądana sytuacja. Pompatin skróciła dystans, lecz nawet z nieśmiertelnością Tarika walczyć dalej nie może. Zainkasowany jeden tutaj został przez nich wykorzystany, no i oczywiście błysk od Tibora, ale nie ma to wielkiego znaczenia. Popatrz, Poppy w tym momencie nie wyrzuci Brunesa. Brunes skakuje, czy jest w stanie zgarnąć tego smajta? Tak! Brunes, tak! Zgarniamy trzeciego smoka! Galio natomiast nas podbije. Nie wiem, czy do końca możemy walczyć bez tych ultimate'ów. Wszystko Cassiopeia, wszystko Defles. Znajdują kluczowe eliminacje, ale czy jest w stanie ktoś przebić, powstrzymać tego Gravesa? Ten zonowany przez Renektona, to wygląda coraz lepiej. Tutaj nie ma Senny. Paterek jest tutaj zostawiony na pożarcie Deflesowi. Jak to jest, że zgarniamy te zwycięstwa? Więcej, no, rywale mają Oshensola. W ogóle nie chcielibyśmy walczyć, a nie do końca możemy wygrać tę grę bez zwycięstwa w teamfajcie. Pompatin jest znana ze swoich walk drużynowych, to teraz muszą wejść na wyżyny. Ta decyzja była tragiczna! Zmieciony z powierzchni ziemi Defles. I bez niego ta walka wygląda na w ogóle przegraną sprawę od samego początku. Sinmiwak nawet nie podchodzi, podobnie jak i reszta. Baron Nashon na drużyny z Litwy. I to wygląda jak koniec tej rozgrywki. Przede wszystkim ta dusza, którą udało im się zabezpieczyć. Teraz ten Baron, no i wygrana potyczka. Dwóch przeciwników. Nie przejmują i chyba trochę nas zaskoczyli. Zapomnieliśmy, jak to jest grać na Ultimate Poppy, na Ultimate Talii, tak? Kiedy te postacie nie są w mecie, można czasami się wybić z rytmu, tak? Jeśli dawno Zaka nie widziałeś, nagle go dostaniesz, nagle zdziwisz się, jak z daleka on może skoczyć. Ta ściana okazała się być kluczem do sukcesu. I teraz bardzo ostrożnie tutaj podchodzi 5K. Mimo to będą podejmować rzuconą mi rękawicę. Senna, potężna ultimate. W całą pompa team artyleria wycelowana. I Galio nie potrzebuje tutaj flasha. Po swoim W, jak może go użyć przed. Łapie 4 osoby. Jesteśmy odseparowani. I stracą supporta zawodnicy Litwy. Ale Sinmiwak nie może tutaj dłużej walczyć. Defense nie jest aż tak potężnym przedmiotem.
I teraz z przewagą liczebną 5K może szukać drugiego inhibitora, a może i nawet gry. Niestety ta Senna przeżyła, pozostała przy życiu. Nadal jednak mamy Defresa. Także Czajek jest tutaj w pełni punktów zdrowia, więc Pompa Team obroni. Obroni to Alamo, obroni to Częstochowę, ale na jak długo? No właśnie, posiłki przychodzą. Decydują się atakować drugą wieżę, ściągnięty Pyrka. Kalista nie może mu pomóc, Defres również bity w ścianę, aż robotę wykonuje to Planer 5K. I co więcej, dalej to już czysty demontaż, Pompa Team niestety rozpoczną od porażki. Ale pamiętajmy o tym, to dopiero pierwszy z trzech meczów, który dzisiaj rozegrają. Ale trzeba przyznać, że wielkie zaskoczenie.